Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym technicznym Huśku. W dzisiejszym technicznym, tym razem karta Evermedi Portable, czyli bardziej przenośna wersja tej karty, którą już kiedyś widzieliście, raptem kilka dni temu u mnie na kanale. Słuchajcie, LiveGamer Portable już zapewne widzieliście też u mnie na kanale, tylko jedynkę, wersję pierwszą. Tutaj mamy oczywiście dwójeczkę. Słuchajcie, karcioszka... Oczywiście również do przechwytywania obrazu z PC oraz konsoli dodatkowym, a tutaj jeszcze tutaj mamy możliwość nagrywania bez używania PC, czyli jeżeli będziemy chcieli nagrać sobie materiał z konsoli, nie musimy kompletnie mieć do tego PC, możemy zrobić to na kartę pamięci, którą możemy właśnie tutaj do tej karty zainstalować. Cóż o samej karcie, jeżeli chodzi o to, o informacje, które zawarł nam tutaj producent, akurat tutaj już w języku polskim. Oczywiście nagrywanie 1080p w 60 fpsach, nagrywanie z i bez komputera, komentarz przez słuchawki, rozmowę z graczami przez konsolę i Recentral, doskonałe strumieniowanie, czyli najnowszy Recentral w wersji trzeciej podobno ma być dobry, więc zobaczymy, jak sobie tego Recentrala na pewno sprawdzę. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie tej karty, no to mamy oczywiście samą kartę, kabel USB, czteropolowy kabel audio i kabel HDMI. No i oczywiście krótką instrukcję obsługi. Dobra, przejdziemy sobie oczywiście do rozpakowania. Tak wygląda karcioszka. Jest już troszeczkę większych rozmiarów, aczkolwiek troszeczkę inaczej zbudowana niż Portable 1. Rozmiarów jest taki, macie moją dłoń. Na froncie oczywiście znajdziemy system audio, czyli mikrofon oraz słuchawki. Możemy sobie mikrofon, tak? Nie. Podłączenie do pada, czyli dla konsoli, oraz słuchawki dla peceta. Mamy możliwość sterowania głośnością. Mamy dodatkowy przycisk. I tutaj mamy przycisk funkcyjny, gdzie wybieramy sobie tryb pracy, czy to dla komputera, czy dla konsoli, czy też nagrywanie bezpośrednie na kartę pamięci. U góry oczywiście logo Evermedi plus nazwa urządzenia. Na samej górze oczywiście znajduje się tak zwany ten przycisk hot button, gorący przycisk, który nam się podświetla. Podejrzewam na samym początku, że na niebiesko, jeżeli jest w trybie czuwania, a jeżeli nagrywamy i go wciśniemy, bo możemy oczywiście go wcisnąć, jeżeli chcemy nagrywać dosyć szybko, to wystarczy go wcisnąć i on się wtedy będzie świecił na czerwono bądź mrugał na czerwono, jeszcze dokładnie nie wiem, to się oczywiście wszystko sprawdzi, ale w większości właśnie kart Evermedi podczas nagrywania mruga bądź świeci na czerwono, a podczas właśnie oczekiwania takiego czuwania świeci się na niebiesko. Podejrzewam, że tutaj będzie również tak samo. Na tylnej ścianie urządzenia znajdziemy oczywiście slot na kartę pamięci. Tutaj jeżeli będziemy chcieli nagrywać z konsoli właśnie bez użycia komputera, to możemy wpiąć tutaj kartę pamięci w formacie mikro. Mamy oczywiście złącze USB, no i dwa złącza HDMI, wyjście i wejście. I to w zasadzie wszystko, co się znajduje na samej karcie. No i oczywiście od spodu mamy taką gumowe nóżki. Cały dół, cały spód tego urządzenia jest po prostu wyłożony taką gumą, dzięki czemu urządzenie nie będzie nam się zbytnio przesuwać. Będzie stabilnie leżeć na biurku czy gdzieś koło konsoli. Dobra, zobaczmy sobie zawartość pudełka. Mamy oczywiście instrukcję obsługi, o której mówiłem, w formie takiej fajnej broszurki. Mamy wszystko wytłumaczone, co i jak podłączyć. I bardzo fajnie tutaj producent rozwiązał, podzielił karton, opakowanie na trzy boksy i w każdym boksie znajdziemy coś innego. Kabel USB, bardzo fajny, czarny, gruby w oplocie, fajnie wykonany, naprawdę jest wow. Następnie kabel audio, o którym była mowa, dzięki czemu wprowadzimy sygnał dźwięk audio. I oczywiście znajdziemy niedługich, bo niedługich rozmiarów kabelek HDMI. W zasadzie te kabelki HDMI z właśnie urządzeń Portable są tylko i wyłącznie potrzebne przy połączeniu ich do konsoli. Jeżeli używamy przy PC-cie, to już tak średnio się nadają. Aczkolwiek jeżeli mamy oczywiście kartę gdzieś blisko monitora, to również jak najbardziej się sprawdzi taki kabelek.
Aczkolwiek ja osobiście płaciłbym się na jakiś dłuższy, no ale cóż. Także to jest wszystko, jeżeli chodzi o zawartość tej karty, tego urządzenia. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani takim kupnem sobie urządzenia, to warto przemyśleć tak naprawdę, czego będziecie potrzebować, bo jeżeli planujecie tylko nagrywanie z peceta bez użycia, powiedzmy, konsoli, to nie wiem, czy warto inwestować właśnie w urządzenie przenośne portable, gdzie tak naprawdę możecie włożyć do kieszeni i po prostu wziąć ze sobą do, na przykład, do znajomego i nagrywać na kartę pamięci. Słuchajcie, zabrakło mi tutaj względem poprzedniej generacji, czyli portable jedynki, futerału do przenoszenia. W wersji pierwszej był jeszcze taki futerał, ponieważ ta karta była taka bardziej spłaszczona, był jeszcze futerał, dzięki czemu mogliśmy sobie tą kartę schować do plecaka czy gdzieś i po prostu ją transportować. Tutaj niestety tego futerału nie ma i musimy się zaopatrzyć po prostu w transport całego pudełka. Szkoda, że producent nie pomyślał tym razem o właśnie futerale do przenoszenia, takim etui. No cóż, słuchajcie, za kilka dni również będzie porównanie tej karcioszki z Live Gamer HD Little, dokładnie z tą kartą, o której już mówiłem i widzieliście na kanale. Porównamy sobie, słuchajcie, obraz, jaki nam daje, porównamy sobie jakość streamów i oczywiście wybierzemy tą, która sprawdza się najlepiej. Tutaj oczywiście jest zastosowany program Recentral 3, więc tym bardziej jestem ciekawy tego programu. Sprawdzimy, jak on się faktycznie zachowuje. A tymczasem, słuchajcie, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym technicznym łóżku. I oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba, co być na bieżąco. I do następnego razu. Miałem powiedzieć, do następnego roku. Aczkolwiek już mamy chyba nowy rok, także trzymajcie się. Na razie.